Akcja jest dedykowana generalnie dla dzieci ze szkoły podstawowej. Dzieci mogą w ten sposób poznać specyfikę komunikacji, funkcjonowania, zasady zachowania w środkach komunikacji miejskiej. To nie jest jedyna akcja, którą KZK go prowadzi dla dzieci. Spotykamy się z dziećmi także w szkole, w przedszkolach. Prowadzimy akcje informacyjne, edukacyjne. Przekażemy teraz dzieciom bilet ulgowy. Kto jest kapitanem tej waszej drużyny? Kiedy jedziemy autobusem, trzeba zachowywać się kulturalnie. A co to znaczy kulturalnie? Grzecznie. Mamy kilka nowych gatunków, chociażby kangury rudy. Mamy nowego osobnika, pana lwa o imieniu Bolek. Są oczywiście nasze dwa słonie, Scott i Ned. No i oczywiście żyrafy, które wzbudzają naprawdę duży podziw dzięki swojej sylwetce, pięknej, długiej szyi, no i przepięknym oczom. Myślę, że każdy, ponieważ na naszym terenie mamy ponad 3000 zwierząt w różnych 300 gatunkach znajdzie swojego ulubieńca. Dlaczego słońce się tak bardzo podoba? No bo ma dużą trąbę i jest jeden z gatunków, które były takie sławne, tak jakby jeszcze w nie naszej erze. Co by było, jakbyś spotkała takiego niedźwiedzia w lesie? Przestraszyłabym się. A dlaczego, jak myślisz? Co on by mógł takiego zrobić? Zjeść mnie.